Witam serdecznie, szanowni państwo. Rok temu wspólnie z młodzieżą z naszej dzielnicy zbieraliśmy podpisy w sprawie renowacji tego zdewastowanego skateparku. Złożyliśmy projekt do budżetu obywatelskiego i pozyskaliśmy 600 tysięcy złotych na renowację tego terenu. Będzie gruntownie zmodernizowany w najbliższym czasie. Wykonawca został już wyłoniony i teraz oddam jemu głos, żeby troszkę nam opowiedział, co to będzie za obiekt, a będzie to obiekt bez precedensu, gdyż będzie to pierwszy tego typu obiekt tak duży w Warszawie i jeden z pierwszych tego typu obiektów w Polsce, gdyż nasz projekt przewidział również zadaszenie tego obiektu w drugim rzucie. I przy kolejnym budżecie obywatelskim będziemy chcieli go również z młodzieżą zadaszyć, już ten nowo wybudowany obiekt, doprowadzić do tego, że stworzymy przestrzeń, która będzie używana nie tylko podczas wakacji, dobrej pogody, ale będzie można tutaj przyjść przez cały rok, pojeździć na BMX-ie, na rolkach, na deskorolce. A więc jeszcze raz, drodzy państwo, bardzo dziękuję za każdy głos, który państwo oddali na projekt budżetu obywatelskiego na modernizację skateparku. Zachęcam do głosowania już w tym roku. Mamy nowe projekty, które zgłosiliśmy z mieszkańcami. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, nazywam się Paweł Głyda, reprezentuję firmę skateparki.pl, zwycięzcę w postępowaniu przetargowym na renowację skateparku na Białołęce. Kilka słów może powiem na temat technologii, sposobu wykonania i takich podstawowych informacji. Skatepark będzie wykonany w technologii żelbetowej, monolitycznej, z zastosowaniem prefabrykatów betonowych. Nawierzchnia skateparku będzie również betonowa, będzie bardzo gładka, o bez porównania lepszych walorach użytkowych niż dotychczasowy asfalt, który tutaj jest. Zamierzamy przystąpić do prac bezpośrednio tutaj montażowych za około półtora miesiąca, czyli w połowie lipca. Ten czas między dniem dzisiejszym a wejściem na plac jest nam niezbędny do wykonania prefabrykatów, elementów wyposażenia tego skateparku. Same prace potem będą zdecydowanie szybciej szły, to jest ten okres taki przygotowawczy. Będzie to jeden z większych skateparków tutaj w aglomeracji warszawskiej, o ile nie największy.